Cześć, witajcie. Dzisiaj w ramach naszego nowego projektu Polska na językach opowiem Wam o pewnym niezwykłym człowieku. Janusz Korczak był pedagogiem, pisarzem i myślicielem. To właśnie te formy działalności można uznać w jego przypadku za szczególnie ważne. Janusz Korczak był Żydem polskiego pochodzenia i to są takie dwa elementy, które bardzo mocno determinowały jego życie i twórczość. Urodził się w Warszawie. Dokładny rok jego urodzenia nie jest znany. Datuje się go na 1878-79 rok. Jego dom rodzinny to nie było miejsce bardzo przyjazne i ciepłe. Korczak nie wspominał swojego dzieciństwa dobrze, a kontakty z matką, ojcem i siostrą oceniał jako takie raczej chłodne. W końcu spadł na niego obowiązek stania się jedynym żywicielem rodziny. Szkoła też nie była miejscem, do którego mógłby uciec od tej chłodnej atmosfery w domu. Szkołę wspomina jako żelazną dyscyplinę, kary, dominację nauczyciela nad uczniem. Potwierdzają to różne cytaty z twórczości tego pisarza. Pozwólcie, że przeczytam Wam jeden z nich. Bo dorosłemu nikt nie powie, wynoś się, a dziecku często się tak mówi. Zawsze jak się dorosły krząta, to dziecko się plącze. Dorosły żartuje, a dziecko błaznuje. Dorosły płacze, a dziecko się marze i beczy. Dorosły jest ruchliwy, dziecko wierci pięta. Dorosły smutny, a dziecko skrzywione. Dorosły roztargniony, dziecko gawron fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak, nawet kiedy się gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa takie lekceważenie. Publikował głównie artykuły poruszające tematy społeczne i obyczajowe. Napisał także kilka powieści, m.in. Dzieci ulicy oraz Dziecko salonu. Jednak zdecydowanie najważniejszym, a na pewno najbardziej znanym dziełem, tekstem Janusza Korczaka jest powieść Król Maciuś I. Wydana w 1922 roku, opowieść o małym chłopcu, który po przedwczesnej śmierci swojego ojca zostaje królem. Maciuś stara się udowodnić dorosłym ministrom, że potrafi rządzić, że jest odważny i że nie ustępuje męstwem dorosłym żołnierzom. Wybiera się zatem na wojnę, gdzie w przebraniu uczy się trudnych warunków życia, uczy się pokory. Te doświadczenia powodują, że Maciuś zyskuje większą swobodę i zakłada dziecięcy sejm. Jednak szybko się okazuje, że zrównanie dzieci z dorosłymi prowadzi do ogromnego chaosu. Wybucha wojna, którą Maciuś przegrywa, zostaje osądzony i skazany na zesłanie na bezludną wyspę. Sukces książki był ogromny. Nie był natychmiastowy, ale był ogromny. Król Maciuś I został przetłumaczony na mnóstwo języków, m.in. na hebrajski, japoński, litewski, niemiecki, angielski, ale to nie wszystkie języki. Książka doczekała się także kilku ekranizacji i stała się nawet, wyobraźcie sobie, tematem libretta opery. Najbardziej znanym filmem fabularnym nakręconym na podstawie tej powieści jest wersja Wandy Jakubowskiej z 1957 roku. Dużą popularnością cieszył się także polsko-niemiecko-francuski serial animowany, wyprodukowany w 2002 roku. Serial składał się z dwóch serii i mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że jedną z osób, która podkładała głos do tego serialu animowanego, był Kajetan Lewandowski, wtedy jeszcze młody aktor dubbingowy, bardzo znany w Polsce, który podkładał swój głos m.in. do takich filmów jak Harry Potter, Opowieści z Narnii, ale też bajki Madagaskar, gdzie jest Nemo, Rybki Sferajny, czyli bardzo, bardzo popularne bajki Pixara i Disneya. Na podstawie Króla Maciusia I w 2007 roku powstał także film animowany. Żaden z tych filmów nie jest bardzo fajny. Wszystkie mogłyby być zdecydowanie lepsze. Miejmy nadzieję, że w końcu doczekamy się takiego Króla Maciusia, na jakiego Korczak sobie zasłużył.
Nad swoją fotografią z młodości we wstępie książki Korczak zamieścił następujące słowa. Więc kiedy byłem taki, jak na tej fotografii, sam chciałem zrobić to wszystko, co tu napisane. A potem zapomniałem i teraz jestem stary. I już nie mam ani czasu, ani sił, żeby wojny prowadzić i do ludożerców jeździć. A fotografię taką dałem, bo ważne jest, kiedy naprawdę chciałem być królem, a nie kiedy o królu Maciusiu piszę. I myślę, że lepiej dawać fotografie królów, podróżników i pisarzy, kiedy nie byli jeszcze dorośli i starzy. Bo tak, to się zdaje, że oni od razu byli mądrzy i nigdy nie byli mali. I dzieci myślą, że nie mogą być ministrami, podróżnikami i pisarzami. A to nieprawda. Dorośli wcale nie powinni czytać mojej powieści, bo są w niej rozdziały niestosowne. Więc nie zrozumieją i będą się wyśmiewali. Ale jak chcą koniecznie, niech spróbują. Przecież dorosłym nie można zabronić, bo nie posłuchają. I co im kto zrobi? Ja, słuchajcie, zawsze wzruszam się, kiedy czytam te różne cytaty z twórczości Janusza Korczaka, czy różne słowa, które powiedział i napisał, bo Janusz Korczak był chyba człowiekiem, który najlepiej na świecie rozumiał dzieci. To był człowiek, który uświadamiał nam zawsze, że dziecko też człowiek. I że powinniśmy dzieci słuchać, powinniśmy pozwalać im na pewną osobistą wolność, powinniśmy pokazywać im, że mogą być kim chcą, że mogą robić co chcą i wtedy wyrastają z nich fantastyczni, dobrzy, empatyczni dorośli. Korczak napisał swoją powieść dla dzieci i dorosłych i to jest jeden z powodów, dla których żadna z tych adaptacji, o których mówiłam wcześniej, nie była udana. Korczak mówił tak, najmłodszych ma zachęcać ta książka do zmieniania świata, ale też uczyć, że każda decyzja ma konsekwencje. Dla starszych jest jak zwierciadło, w którym odbijają się wyolbrzymione wady dorosłości. Jednak ta dwubiegunowość została właśnie zupełnie zatracona w tych adaptacjach. To są takie typowe bajki dla dzieci, typowe animacje dla dzieci. Wszystko zostało bardzo uproszczone, charaktery postaci zostały tak dość mocno zbanalizowane. Forma animacji prosta, sztampowa, banalna, więc tak naprawdę te filmy czy te bajki nadają się tylko dla najmłodszych widzów. Przeważająca część twórczości Korczaka skupiała się na tematach społecznych związanych właśnie z dziećmi, z młodzieżą i z wychowaniem. Bycie pedagogiem i wychowawcą to było jedno z najważniejszych pól działalności tego człowieka. Jeśli przyjrzymy się cytatom z jego twórczości, fragmentom artykułów, słuchowisk i różnych innych tekstów, które wyszły spod jego pióra, to skupiają się one głównie na konfliktach dzieci z dorosłymi, a właściwie na konfliktach dorosłych z dziećmi, bo ustalmy, że to my dorośli najczęściej generujemy te konflikty. Nietypowe w postawie Korczaka jest to, o czym powiedziałam już przed chwilą, że zawsze stawia się w pozycji dziecka. To dziecko zwykle w starciu z dorosłym stoi na przegranej pozycji, a Korczak mówi, że tak być nie powinno. Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. Korczak wykazywał wobec dzieci taką postawę pełną zaufania, pełną szacunku, zawsze popierał samodzielność młodego człowieka. Postawa życiowa Korczaka była powodowana jego trudnym dzieciństwem, no i właśnie gdzieś tam w trakcie życia dojrzewały w nim te różne myśli, które no, sformułował w pełni, kiedy został dyrektorem domu sierot w Warszawie. Korczak mówił tak, znowu cytat. Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciał. Metody starego doktora, bo takim pseudonimem określa się dzisiaj Janusza Korczaka, skupiały się na szacunku i przestrzeganiu praw dzieci. Te prawa dzieci również zostały przez niego sformułowane i on mówił, że dziecko ma prawo do tego wszystkiego, do czego mamy prawo, kiedy jesteśmy już dorośli. Dziecko ma prawo do szacunku, do miłości, do przyjaźni, do tajemnicy.
tego prawa bardzo często dzieciom odmawiamy. Do samostanowienia, do własności, do własnego rozwoju, do dojrzewania, do ruchu, do zabawy, do pracy i do sprawiedliwości w życiu. Niezależnie, słuchajcie, od tego, jak długo byśmy wymieniali różne założenia tej metody wychowawczej Korczaka, wszystko w tej metodzie sprowadza się do partnerstwa pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, do partnerstwa pomiędzy dorosłym a dzieckiem. W myślach doktora, jest starego doktora, jest mnóstwo takich rysów motywacyjnych. Mów dziecku, że jest dobre, mów dziecku, że potrafi, mów dziecku, że może zostać kim chce, jeśli tylko się postara. Korczak mówi, mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi. Mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być. No i słuchajcie, trzeba to podkreślać bez końca. Metody wychowawcze Janusza Korczaka i ta cała, te wszystkie cele i te wszystkie myśli przez niego sformułowane nie są przedawnione. I na ich podstawie ciągle powinniśmy tworzyć programy dydaktyczne, programy pedagogiczne, programy edukacyjne. Niewielu jest na świecie ludzi, albo było, którzy wykazywali się takim szacunkiem do dzieci, jakim wykazywał się właśnie Janusz Korczak. Legenda Korczaka podsycana była przez wiele lat historią, jakoby zginął ze swoimi dziećmi w drodze do obozu w Treblince albo w obozie w Treblince. Ostatni wpis w jego pamiętniku podobno nosi datę 4 sierpnia 1942 roku, więc technicznie za datę jego śmierci uznaje się datę 6 sierpnia 1942 roku. Potwierdza tę tezę m.in. wypowiedź Ireny Sendlerowej, innej wielkiej Polki zasłużonej dla narodu żydowskiego. Ja go widziałam w momencie, jak mijali żelazną. Mijali żelazną i on wtedy szedł. Czwórkami dzieci były w ubrankach odświętnych. Jeszcze co miał w rękach? Laleczki. I one szły z Korczakiem, mając te laleczki w ręku. Dzieci szły, nie wiedząc, mając w rękach laleczki robione z miłości dla nich, a tam na końcu czekał największy wynalazek ówczesnych Niemców, cyklon. To zrobiło na mnie tak straszne wrażenie, że jak ja wróciłam do domu, to moja matka po raz pierwszy wezwała do mnie pogotowie ratunkowe. Ja zupełnie byłam wykończona, bo ja widziałam, że oni idą na uszak pracy i na śmierć. Nie ma, słuchajcie, dowodów, nie ma dokumentów, które udowadniałyby tę teorię. Istnieje druga teoria, która mówi, że Korczak zginął tuż przed tym, jak rozpoczęła się wywózka domu sierot do obozu zagłady. Oficjalnie za datę śmierci Korczaka uznaje się rok 1946, zgodnie z zasadą, że jeśli brak jest dokumentów, które mówią o faktycznej dacie śmierci w czasie II wojny światowej, to za datę śmierci uznaje się rok po jej zakończeniu. Uhonorowaniem legendy tego wielkiego człowieka, jakim był Janusz Korczak, stał się film nakręcony przez Andrzeja Wajdę w 1990 roku. Reżyser był już, wiecie, u szczytu sławy. On był już po swoich największych hitach, tak byśmy je nazwali dzisiejszym językiem. Zrealizował już Człowieka z żelaza, Człowieka z marmuru, Panny z wilka, Popioły, Wesele, Dantona itd., itd. No i co najważniejsze, zrealizował też już film, który dziś uznawany jest za największe polskie dzieło wszechczasów, czyli Ziemię obiecaną. Scenarzystką Korczaka została Agnieszka Holland, która też już była wtedy uznaną reżyserką, wyreżyserowała już Kobietę samotną, Aktorów prowincjonalnych i na przykład film Zabić księdza. Inni twórcy filmu też są niezwykle ważni. Kompozytorem muzyki do Korczaka został Wojciech Kilar, czyli człowiek, który rok później zrealizuje jedną ze ścieżek dźwiękowych, które uznawane są za 100 najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakie kiedykolwiek powstały na świecie. Mowa tu o muzyce do filmu Dracula Francisa Forda Coppoli.
No ale ważny jest też operator tego filmu, bo zobaczycie za chwilę, że nawet w krytycznych recenzjach doceniano zręczność i kunszt realizacyjny filmu Korczak. Zdjęcia do filmu Korczak robił Robbie Miller. W sumie rzadko się o tym wspomina, a to człowiek, który współpracował z Wimem Wendersem, Jimem Jarmuszem, Larsem von Trierem, czyli takim absolutną śmietanką europejskiego kina autorskiego. On był odpowiedzialny za zdjęcia do filmów Tańcząc w ciemnościach, Przełamując fale, Buena Vista Social Club. No więc hity, największe, tak jak mówię, hity europejskiego kina autorskiego. No ale... Tak, wiecie, napięcie narasta, więc teraz pewnie oczekiwalibyście ode mnie, że powiem, że ten Korczak spotkał się ze świetnym przyjęciem i że to był wielki światowy sukces. No nie. Korczak dostał 3 nagrody szefa kinematografii dla Wajdy, dla Wojciecha Przoniaka, który grał rolę Korczaka, zresztą on występował też w tym najlepszym polskim filmie wszechczasów, czyli W Ziemi Obiecanej. No i nagrodę dostał też kompozytor Wojciech Kilar. I poza tym, słuchajcie... Koniec. W zasadzie żadnych nagród, żadnych wielkich wyróżnień. Wajda o premierze swojego filmu mówił tak. Myślę, że oddałem Korczakowi wszystkie moje zdolności i umiejętności. Oficjalna projekcja w Cannes podczas festiwalu w 1990 roku i owacja na stojąco w pałacu festiwalowym była niestety ostatnim sukcesem Korczaka. Już następnego dnia recenzja w Le Monde zrobiła ze mnie antysemitę. I żaden z liczących się dystrybutorów nie zdecydował się zaangażować w rozpowszechnianie mojego filmu poza Polską. No i teraz słuchajcie, przyjrzyjmy się w takim razie tej recenzji w Le Monde, która pogrążyła Wajdę i pogrążyła Korczaka. Po zachwycie odraza. Tak jest na wielkich festiwalach. Pozostać spokojną, nie unieść się, powiedzieć nie. Nie Korczakowi filmowi Andrzeja Wajdy. Film jest dobrze zrobiony, gdyż Wajda, człowiek z Ołowiu, jest rzemieślnikiem kompetentnym. Nakręcony na taśmie czarno-białej, z kilkoma ukrytymi wtrętami z kronik filmowych, aby stworzyć pozory prawdy. Wierzyłoby się, ale nie trzeba. Mimo strasznej zręczności, którą film jest przesycony. Autentyczny bohater o takiej charyzmatycznej intensywności wciąga nieuchronnie w globalne złudzenie prawdy. Cóż widzimy? Niemców. Brutalnych, koniecznie brutalnych i Żydów, zrezygnowanych albo kolaborujących. Getto warszawskie, sprawa między Niemcami a Żydami. I to nam mówi Polak. Zażenowanie towarzyszące od początku seansu stało się niesmakiem, aż do epilogu, który powoduje niemal mdłości. Rozporządzenie o wywózce podpisano. Zaczęła się likwidacja getta. Pod flagą z gwiazdą Dawida dzieci i doktor Korczak wchodzą do plombowanego wagonu, śpiewając. I wtedy drzwi rozsuwają się. Koda odrażającego marzenia sennego na pograniczu rewizjonizmu. I widzimy, jak małe ofiary, rześkie i radosne, wychodzą w zwolnionym tempie z pociągu śmierci. Treblinka jako odkupienie zamordowanych dzieci żydowskich. Nie, ani w godzinie profanowanych grobów żydowskich, ani nigdy. To jest, słuchajcie, miażdżąca recenzja. Ja nie ukrywam, że ja ani samego filmu, ani jego zakończenia, bo tak naprawdę myślę, że gdyby zakończenie Korczaka było inne, ta recenzja też byłaby zupełnie inna. Ja tego zakończenia nie odczytywałabym tak kategorycznie, o może tak. Nie odczytywałabym go w tak negatywnych kategoriach. Ja widzę na ekranie co innego. Ja myślę, że Wajda też miał trochę co innego na myśli. No ale nie zmienia to, słuchajcie, faktu, że no tak, rzeczywiście, ma Wajda rację. Po takiej recenzji no musiałby się znaleźć ktoś bardzo odważny, żeby zdecydować się na dystrybuowanie tego filmu za granicą. I każdy z nas musiałby sam zdecydować, co widzi na ekranie w tej słynnej, aczkolwiek rzeczywiście takiej no, nietypowej chyba jak na taki film ostatniej scenie, choć może dzisiaj, gdybyśmy połączyli ten film, bo to przecież film o dzieciach w trakcie II wojny światowej, przede wszystkim o dzieciach, nie tylko o Korczaku, gdybyśmy połączyli ten film z takimi obrazami jak Życie jest piękne,
albo chłopiec w pasiastej piżamie, to być może dzisiaj to zakończenie filmu recenzentka odczytałaby inaczej. Tego nie wiem, to każdy z nas musi ocenić indywidualnie. Nie wszystkie, słuchajcie, recenzje były takie straszne, takie okropne. Zdarzyły się też takie, jak na przykład ta w New York Timesie. Recenzja w New York Timesie brzmiała mniej więcej tak. Ci krytycy, którzy w końcowej eterycznej scenie, w której Korczak i dzieci wyskakują w zwolnionym tempie z pociągu i rozpływają się w mglistej wiejskiej okolicy, dostrzegają jedynie wizję chrześcijańską, szkodzą Wajdzie. Po wojnie chodziły słuchy, że wagon wiozący transport z sierocińca został w cudowny sposób odczepiony. Wieśniacy w całej Polsce rozpoznawali starego doktora i jego dzieci. Być może, podobnie jak i Wajda, chcieli wierzyć, że tacy ludzie jak Korczak są niezniszczalni. Wielka szkoda, że Wajda nie mógł zrealizować swojego pierwotnego pomysłu zrobienia polskiego doktora Żywago, który mógłby ukazać pionierską pracę Korczaka w dziedzinie trybunałów dziecięcych, praw dziecka i moralnego wychowania. Zamiast rozniecać polsko-żydowskie antagonizmy, winniśmy raczej być wdzięczni za szczerą sympatię, z jaką Wajda usiłuje przywołać tego nowoczesnego bohatera żydowskiego, który zmarł tak jak żył, dla dzieci. Obraz Korczaka stworzony przez Wajdę i Holland nie jest, słuchajcie, jednoznaczny. To jest też bardzo ważne, bo jedną rzeczą w tym filmie jest zakończenie, które, no właśnie, trzeba ocenić samemu. Natomiast drugą ciekawostką jest to, że wyobrażam sobie teraz, że wszystkie te osoby, które nie widziały filmu Wajdy, które nie widziały filmu o Korczaku, wyobrażają sobie film o człowieku cudownie sympatycznym, miłym, ciepłym, wspaniałym, wspaniałomyślnym, empatycznym, dobrym, tak? No i wszystkie jeszcze inne przymiotniki, które pozytywne cechy człowieka opisują, mogłabym tu wymienić. No, słuchajcie, tak nie do końca jest. Ta historia jest oczywiście bardzo poruszająca, natomiast Korczak Wajdy, bo prawdziwego Korczaka nie poznałam, więc nie wiem, jaki naprawdę mógł być. Korczak Wajdy jest surowy. Nie jest surowy wobec swoich dzieci, jest surowy wobec innych dorosłych i wobec siebie. Jest oschły, jest raczej taki dość zimny. Czasami zastanawiamy się nad motywacjami tego człowieka, czasami zastanawiamy się, dlaczego on zachowuje się tak, jak jest. To nie jest, słuchajcie, człowiek, którego pokochalibyście od pierwszego wejrzenia i który budziłby taką, wiecie, szczerą, szczerą sympatię. Zastanawiamy się nad jego motywacjami, ale w sumie rozumiemy. I pomimo tego, że on nie wzbudza w nas takich emocji, właśnie chęci przytulenia się do niego, tak bym to może nazwała, to my go szczerze i absolutnie podziwiamy. To jest taki człowiek, jest taka postać, jaką wszyscy chyba chcielibyśmy być. Chcielibyśmy być ludźmi, którzy potrafią oddać życie temu, w co wierzą. Potrafią oddać życie tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Korczak jest dobry. Korczak jest absolutnie dobry. Ale jest dobry dla tych, którzy na to zasłużyli, dla tych, którzy są niewinni, dla tych, którzy są czyści, czyli właśnie dla swoich dzieci. Jeśli trzeba, to będzie kolaborował, jeśli to miałoby oznaczać, że jego dzieci będą miały co jeść. Jeśli trzeba, to postawi się niemieckim żołnierzom, żeby dać innym nadzieję. No to, tak jak mówię, to jest postać trudna, skomplikowana. Naprawdę wierzcie mi, pomimo tej okropnej recenzji, że warto ten film obejrzeć. Naprawdę warto. I ta wizja Korczaka, którą prezentują Wajda i Holland, ona się wydaje spójna z tym, co mówił o sobie sam Korczak, bo on mówił tak: jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie jest obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat i o człowieka. To, że, słuchajcie, to jest dobry film i że warto go obejrzeć, i że ta postać jest uniwersalna i ponadczasowa, udowadniają różne opinie, które możecie znaleźć w recenzjach, w internecie. Ja Wam zacytuję dwie, które pojawiły się na zagranicznych portalach. To są opinie ze Stanów. Korczak nareszcie jest dostępny na DVD w Ameryce Północnej. Ten piękny film o wspaniałym człowieku w końcu dostępny jest dla takich ludzi jak ja.
Pamiętam, że ten film wywarł na mnie wielkie wrażenie, gdy obejrzałem go po raz pierwszy wiele lat temu. Teraz, po 15 latach, obejrzałem go znowu i przypomniałem sobie, jaki jest niesamowity. Dziękuję Wajdzie i Kinu Classic za wydanie tego filmu. I druga, widziałem ten film ze znajomym w 1992 roku w kinie w St. Louis i następnego dnia poszedłem zobaczyć go jeszcze raz. To było piękne odtworzenie fantastycznej historii. Nigdy nie zapomniałem tego filmu. Nie znam słów, aby go dostatecznie zarekomendować. I ja myślę sobie, słuchajcie, że właśnie tu gdzieś chyba tkwi clue tego całego problemu, tego całego sporu o filmu Korczak. To, czego oczekuje kino hollywoodzkie, to, czego oczekuje widz lubiący kino hollywoodzkie, w Korczaku znajdzie. Bo zarówno cała fabuła filmu, jak i właśnie to słynne zakończenie, to jest zakończenie, którego nie powstydziłoby się Hollywood. Wyobrażam sobie, że gdyby hollywoodzki reżyser wziął na swój warsztat historię o Korczaku, to prawdopodobnie mógłby zakończyć ją tak, jak zakończył ją Wajda. To jest zakończenie poetyckie, to jest zakończenie metaforyczne. Tak jak mówiłam już wcześniej, nie nadawałabym mu takiej kategoryczności, jaką nadała mu recenzentka z francuskiego Le Monde. Film o Korczaku, słuchajcie, nie jest oczywiście jedyną jakąś tam próbą ekranizacji czy przeniesienia do tekstów kultury historii starego doktora. Jest spektakl teatralny, jest mnóstwo przedstawień amatorskich, są filmy dokumentalne. Miejmy nadzieję, że Korczak jeszcze kiedyś doczeka się może jakiegoś filmu fabularnego. Może nakręcą go właśnie w Hollywood. No i słuchajcie, zakończmy nasze spotkanie dzisiejsze takim znowu spojrzeniem na to, co pisał Korczak, co mówił do nas Korczak, żebyśmy sobie dobitnie uświadomili, że te jego myśli, niezależnie od tego, jaki był film Andrzeja Wajdy, że te jego myśli są niezwykle ważne i powinniśmy o nim ciągle pamiętać. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało. To jest, słuchajcie, motto, którym, jak myślę, powinna się kierować współczesna edukacja, współczesna dydaktyka i współczesna szkoła, w szczególności polska szkoła, w której, no właśnie, tego luzu chyba ciągle nam brakuje. Ten luz jest nam wybijany z głowy przede wszystkim przez podstawę programową i przez nagromadzenie materiału, który trzeba by było opanować w taki, a nie inny sposób. Szkoła powinna być jak Korczak. Korczaka zajmowało dzieci, Korczaka zajmowało życie tych dzieci. Trzeba pamiętać o tym, czego nas uczył, trzeba pamiętać o jego metodach, bo właśnie, jako nauczyciele, dydaktycy powinni być tacy jak on, pewnie jako rodzice też powinniśmy być tacy jak on chciał, jak on mówił. Niezwykłość tej postaci przebija też ze świadectw ludzi, którzy pamiętają Korczaka. To nie jest, słuchajcie, tak, że on tam napisał trochę tekstów, my z tych tekstów powyciągaliśmy cytaty i stworzyliśmy wielkiego człowieka. Wszyscy, którzy go pamiętają, wiedzą, że taki był. No i niech podsumowaniem tego naszego dzisiejszego spotkania i takim właśnie motywatorem dla nas wszystkich, bo jeśli słuchają mnie bardzo młodzi ludzie w tej chwili, to wy też kiedyś będziecie rodzicami, wy też kiedyś będziecie wychowawcami, może nauczycielami, może dydaktykami, może edukatorami i wam też powinny te myśli przyświecać. No to na koniec motto oczywiście pożyczone z Korczaka. Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest. Nie zostawiajmy świata takim, jakim jest. Zmieniajmy świat na lepsze. Zmieniajmy swój świat. Zmieniajmy świat swoich najbliższych. A od tego już łatwa droga do tego, żeby zmieniać wszystko i wszystkich. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.